Dla kobiet, które były w Busku, będzie to trochę przypomnienie, ale myślę, że dla wszystkich będzie jakaś inspiracja. I chciałam was prosić też o to, żebyście, jak będziecie słuchać i też otwierać ze mną swoje słowo, żebyście w sercu zadawali sobie takie pytanie, może nawet nie sobie, co Panu Bogu. Panie Boże, co Ty mi dzisiaj chcesz powiedzieć? Co dzisiaj chcesz mi powiedzieć? Bo wiecie, każdy z nas już wysłuchał w swoim życiu tyle kazań, że czasami może przychodzą nam już takie myśli, że co ja tu nowego jeszcze mogę usłyszeć? I może nic nowego nie usłyszycie ode mnie. Ale na pewno Pan Bóg ma każdemu z was do powiedzenia dzisiaj coś. Dlatego, że On jest tym, który karmi i także was chce nakarmić. Jest tutaj kilkoro dzieci. Ja mam pytanie do dzieci. Mam pytanie do dzieci. Niech podniosą rękę do góry te dzieci, które w swoim życiu już coś kiedyś posadziły. Jakąś roślinkę. Kto posadził coś? To chyba każde dziecko, które tu jest. A możecie mi powiedzieć, co posadziliście? Cebulkę? Cebulkę i fasolkę. Super, co jeszcze? Paprykę. Mhm. Ty co posadziłeś? Pomidora. O, no pięknie. Jeszcze ktoś nie mówił, a chciałby powiedzieć? Słonecznik. Mhm. No dobrze, a powiedzcie mi taką rzecz. Jak posadziliście, to wiedzieliście, co sadzicie, prawda? I co wyrosło z tego nasionka? Wyrosło to, co posadziliście, czy coś innego? Czyli to, co posadziliście? A komu wyrosło coś innego? Że posadził pomidora, a wyrosła papryka. Ktoś tak miał? Albo paprykę i wyrósł pomidor. Albo cebulkę, a wyrósł słonecznik. Ktoś z was tak miał? Nawet się śmiejecie, prawda? Dlaczego się śmiejecie? Aha. Bardzo dobrze, Sara. Bo to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby posadzić paprykę i mieć pomidora. Tak? Tak, mógł pomylić nasionko i to jest bardzo cenna myśl, którą teraz dałeś, bo czasami, prawda, może się zdarzyć, że myślimy, że siejemy coś jednego, ale potem się okaże, że ktoś pomieszał nasionka, tak, i wyrośnie coś innego. Zdarza się tak. Nawet w życiu się tak zdarza, tak nie tylko w uprawach, ale też tak na co dzień w naszym życiu się zdarza, że czasem mylimy nasionka. Natomiast myślę, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, że niemożliwe jest posadzić pomidora i mieć z tego paprykę, tak? No właśnie tak. Słuchajcie, dzisiejsze moje rozważanie zatytułowałam "Jak wyglądają twoje uprawy?". Może jeszcze jedno takie pytanie zadam do wszystkich. Czy możecie podnieść rękę te osoby, które same kiedyś coś uprawiały w swoim ogrodzie? Kto coś uprawiał w swoim ogrodzie? Aha, to chyba jakieś jednostki, które tego nie robiły, ale widzę, że jak już to jakieś osoby siedzące obok kogoś, kto coś uprawiał, więc myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie, jak to jest coś uprawiać. Czy uprawianie to jest prosta rzecz, czy trudna? Trudna? Zależy co? Dlaczego trudna? Bo są przeszkody. Mhm. Trzeba trochę wiedzy mieć na ten temat? Wysiłku trochę włożyć? Dużo wysiłku trzeba włożyć. A czy ktoś powiedział, że było łatwo? Czy ktoś ma doświadczenie, że łatwo jest uprawiać? Słucham, dlaczego łatwo? Papryka. Okej, dobrze. Na szczęście są takie roślinki, tak? Aha. Okej, no czasami się trafi, nie, że ktoś akurat ma tak, że mu urośnie ten szczypiorek, ale zobaczcie, zaczęliśmy fajną rozmowę i ja cieszę się, że zaczęliśmy myśleć w tym kierunku, dlatego że ja będę chciała, żebyśmy dzisiaj trochę popatrzyli tak właśnie na te nasze uprawy, ale nie te uprawy w ogrodzie, tylko te inne uprawy. I
Ellen White napisała takie zdanie, że te same prawa, które rządzą zasiewem ziarna ziemskiego, rządzą również zasiewem ziarna prawdy. I to jest taka piękna prawda, że to, co odnosi się do sadzenia w naszym ogródku czy w jakiejś doniczce, to to też odnosi się do człowieka. I otworzymy sobie razem przypowieść. Przypowieść o siewcy i ziarnie. Ja myślę, że każdy z was przynajmniej jedno kazanie w życiu słyszał już o siewcy. Czy jest ktoś, kto nie słyszał kazania o siewcy i mógłby podnieść rękę? No i super, tak sobie myślałam. To jest ktoś, super, no i bardzo dobrze. To będziesz mógł usłyszeć. Cieszę się, że nie słyszałeś. To będziesz potem już mógł powiedzieć, że słyszałeś. To jest bardzo, bardzo znana przypowieść, natomiast chciałabym, żebyście otworzyli ją w różnych Ewangeliach. Ja będę czytać z Ewangelii Mateusza, ale proszę, żeby ktoś otworzył Marka, 4 rozdział, od 2 do 9 wersetu i też Łukasza, 8, od 4 do 8. Dlatego, że zrobimy taką szybciutką analizę tej przypowieści i chciałabym, żebyście mogli mówić też, co jest w tych różnych Ewangeliach, bo tam są pewne szczegóły dodane, które też dodają troszkę do tej przypowieści, a potem po prostu spróbujemy wyciągnąć sobie jakieś wnioski. Mamy przypowieść o siewcy i ziarnie. Ja będę czytać z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału. Kto ma Marka otwarte? Ewangelię Marka, super, jest ktoś. Ewangelię Łukasza ktoś otworzył? Bardzo dobrze, okej. Okay. Czyli proszę was, żebyście śledzili tą przypowieść w swoich Bibliach. Nawet różne przekłady będą już troszeczkę inaczej to pokazywać. I spróbujemy sobie jakiś obraz tutaj zarysować, żeby wyciągnąć właśnie jakieś prawdy odnośnie nas dzisiaj. Ewangelia Mateusza 13, czytam od 3 do 9. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Śpiewaliśmy na początku, prawda? Otwórzmy uszy i naucz mnie słuchać. Ciekawe jest to, że każda osoba, która stała wtedy przy Jezusie, miała uszy, tak? No raczej. To dlaczego Jezus powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha? Bo Jezus chciał, żeby też analizować to słowo, myśleć. I spróbujemy to zrobić. Słuchajcie, na początek, jaka to była działka, na której ten siewca siał? Spróbujmy ją tak w głowie zobaczyć, umiejscowienie tej działki. Co tam było? Przydrożna działka, co jeszcze? Tak, koło jakichś skał. Mhm. Co jeszcze wiemy o tej działce? Były też obok niej ciernie, albo nawet na niej, nie wiemy, czy to... Tak obok, nie? Czy na niej? Coś jeszcze? I była też dobra ziemia, prawda? Przygotowana pod zasiew. A co jeszcze w tym obrazie jest? Coś tam się rusza na tym obrazie naszej działki? Są ptaki, latają ptaki, tak? Gdzie jest jakaś akcja? Coś jeszcze? I jest ten siewca, prawda? Który... Mamy taki obraz, że cały czas tam jest zasiewane to ziarno. W tym obrazie, ten kadr, który teraz mamy. Miejcie ten obraz w swoich głowach. To jest ważne, żeby tak myśleć tak praktycznie. Zobaczcie, były różne ziemie, różne podłoża i był różny plon. Pierwsza ziemia to było jakie? Pierwsze podłoże? Droga, ziemia na drodze i jaki tam był plon? Co się stało z tym ziarnem? Ptaki zjadły, coś jeszcze? Zostało zdeptane, czyli w tym obrazie jeszcze ludzie tam nam chodzą cały czas, nie? Jakby cały czas jest, przemieszczają się ludzie, latają ptaki, cały czas tam jest aktywnie.
Tak, ziarno zdeptane i wydziobane przez ptaki. Drugie podłoże? Grunt skalisty. I co się stało? Szybko wzeszło. Dlaczego szybko wzeszło? Nagrzana, prawda? Bo pod spodem była skała, więc fajna, nagrzana. I co było z tym plonem? Małe roślinki urosły, ale zwiędły, bo nie było wody. Uschły, bo nie miały korzenia. Trzecie podłoże? Ciernie. Ziemia między cierniami. Jaki był plon? No jeśli zadusiły, to znaczy, że coś zaczęło rosnąć, prawda? Jakieś tam małe roślinki. Ja tak robiłam takie eksperymenty, że zasiałam i wyjeżdżałam na tydzień na obóz i jak wracałam, to się uśmiechacie, prawda? Bo wiecie, jaki był plon. No i bardzo dobrze. Roślinki w końcu zostają zaduszone. Nie rosną, nie są takie duże, jak mogłyby być. I czwarte podłoże? Tak, to była dobra ziemia przygotowana pod zasiew. I jaki był plon? Był obfity, ale czy wszędzie był stokrotny? Nie. No i 30, i 60-krotny, i 100-krotny, prawda? Czyli różny plon, ale był ten plon. Czyli ziarno wschodzi, dorasta i wydaje owoc. I teraz spróbujmy sobie popatrzeć na znaczenie tej przypowieści. Znowu, otwórzcie Ewangelię. Ci, co są w Mateuszu, będę czytać werset od 18 do 23. W Ewangelii Marka to będzie od 13 do 20 i w Ewangelii Łukasza od 11 do 15. Uwaga, czytam Ewangelia Mateusza. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. I teraz wiem, że tu można by jakby na wiele aspektów zwrócić uwagę, albo przynajmniej na kilka. Ja chcę się skupić na jakimś tam spojrzeniu. Siewca w tej przypowieści. Kto to jest siewca? Ewangelista, gospodarz Jezus. Tak, to jest po prostu ten, kto głosi słowo o królestwie. W tej przypowieści, kiedy Jezus ją opowiadał, no to oczywiście, że mówił o sobie, tak? Ale każda osoba, która głosi słowo o królestwie. Ziarno? Słowo Boże. W jakiej Ewangelii to jest powiedziane wprost? W Łukaszu, prawda? Jest dosłownie ten werset, który często jest wersetem pamięciowym, którego uczymy małe dzieci, prawda? Jak prowadziłam lekcję religii, to było to ziarnem jest Słowo Boże, ulubiony werset wszystkich dzieci, cztery słowa. Tak, ziarnem jest Słowo Boże. A ziemia? Co jest ziemią? Ludzie, dobrze, a konkretnie? Serce. W tej przypowieści mamy serce człowieka. Napisałam nie jedynie intelekt i już wam to wyjaśnię. W Biblii słowo serce występuje wiele razy, kilkaset. Jakbyście studiowali, kilkaset razy występuje słowo serce. I tak króciutko wam przybliżę, co ono oznacza. Dobra, żebyśmy mieli dobre zrozumienie tego, czym jest serce. Więc w Starym Testamencie ono występuje 596 razy w 552 wersetach. I to jest, określa wewnętrznego człowieka. Jakby wewnętrzna część, czy też środek, czyli można by powiedzieć człowiek w środku. Nie to, co widzą inni, nie to, co pokazujemy ludziom tak intencjonalnie, tylko to, co się dzieje w środku w nas.
I rozwinięcie jest takie, jakby z kontekstu można wywnioskować, że to jest duch, wola, rozum, dusza, wiedza, myślenie, zastanowienie, pamięć, skłonności, postanowienia, decyzje, sumienie, moralny charakter, siedziba, rządz, uczuć, pragnień, odwagi. No czyli człowiek w środku, prawda? Ale nie możemy powiedzieć, że to jest tylko intelekt. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, dlatego że to przedstawia jakby całość tego, kim jest człowiek, tego, co przeżywa, co rozmyśla, do jakich wniosków dochodzi, czego pragnie. Czyli człowiek w środku. Jeśli chodzi o Nowy Testament, tam jest 160 razy to słowo w 152 wersetach i to jest znowu środkowa, centralna część, czyli człowiek w środku. Ten człowiek, o którym tylko my wiemy, tak? Tego, jak my się sami znamy. I to jest centrum psychicznego i duchowego życia. Dusza, rozum, źródło, siedziba myśli, pragnień, marzeń, rząd, skłonności, motywacji, dążeń, inteligencji, woli, charakteru, wrażeń i emocji. Czyli takie szerokie spojrzenie, to kim jesteśmy. Czyli zobaczcie, że jak to ziarno, to Słowo Boże trafia, to ono nie trafia tylko do intelektu, tylko ono porusza, zobaczcie, jak szeroką jakby gamę wszystkiego, czym jesteśmy, bo może też przemawiać do naszych emocji, może też przemawiać na nasze decyzje, marzenia, na motywacje wpływać. Bardzo szeroko. I teraz tak, jakbyśmy mieli popatrzeć, tak pomyśleć sobie, skoro ziemią jest serce człowieka, to czym się charakteryzuje nieurodzajne serce? Popatrzcie znowu na tą przypowieść. I to jest już jakby to, jak ja sobie na to popatrzyłam. Możecie się z tym zgodzić, możecie się z tym nie zgodzić, ale po prostu spróbujcie ze mną na to popatrzeć. Nieurodzajne serce. Jakie jest to nieurodzajne serce? I podpowiem, pierwsza rzecz to jest, że nie rozumie. Tak? Popatrzcie sobie, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa. A drugie serce jest jakie? Tak, jest nieprzygotowane. To jest to, co nie rozumie, nie jest przygotowane. A ta druga, mamy grunt skalisty, to jakie to będzie serce? Zatwardziałe, prawda? Znamy to określenie. Jeszcze macie jakieś myśli? Jakie to jest serce? Kamienne serce. A trzecie? To będzie to urodzajne, do tego jeszcze dojdziemy. Zobaczcie, trzecia gleba to są ciernie. Jakie to będzie serce? Wiem, to jest jakby to, jak ja na to spojrzałam, ale pomyślcie, przez chwilę się nad tym zastanówcie. Pierwsze nieurodzajne serce. Zobaczcie, kto z was zna książkę Przypowieści Chrystusa Ellen White i kto ją czytał? Okej, to zachęcam. Słuchajcie, świetna pozycja. Te osoby, które nie czytały, zachęcam. Ja jak sobie czytam tą przypowieść, to pomyślałam sobie, a ciekawe, co Ellen White ma na ten temat do powiedzenia. Co ona by mogła do tego wnieść? Wiecie, to jest taka głębia myśli, inspiracji. W ogóle zaczęłam sobie jeszcze szerzej patrzeć. Nagle ta przypowieść zaczęła żyć. I ona tam stwierdza, że to jest takie serce takiego nieuważnego słuchacza. Czy w dzisiejszych czasach łatwo jest być uważnym słuchaczem czy nieuważnym? Jak myślicie? Aha. Stajemy się mniej uważni. Co jeszcze? Mamy mnóstwo informacji. Coraz mniej, coraz większy, słuchajcie, mamy problem z uwagą, w ogóle ze skupieniem uwagi. Małe dzieci, no to już wiemy, tak? Coraz częściej nawet jakieś diagnozy są stawiane w związku z uwagą. Brakuje nam uwagi. Żyjemy w świecie, gdzie coraz trudniej jest zyskać uwagę, skupić się. Czyli zobaczcie, że żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę coraz trudniej mieć takie serce, które będzie w stanie przyjmować Boże Słowo. Gdzie to będzie mogło tak wpadać i przynosić dobre owoce. A ona też pisze, że to jest takie serce, które staje się trasą ruchu dla świata z jego przyjemnościami i grzechami. Czyli fajne rzeczy, które nam się podobają, które widzimy. Tyle jest fajnych rzeczy. Nie wiem, jak wy macie. Nie wiem, czy się chcecie do tego przyznawać. Ale jak wchodzimy na internet, wchodzimy na media społecznościowe, ile czasu mija, zanim się ockniemy i pomyślimy sobie, to nie to miałam robić. Prawda?
trasa ruchu dla świata z jego przyjemnościami i grzechami. Skupione na egoistycznych celach i grzesznych słabościach, zdolności duchowe są sparaliżowane. Tu pisze, że ona tak pisze, że ludzie nie zdają sobie sprawy ze swojej potrzeby czy zagrożenia i nie odczuwają miłości Chrystusa i przechodzą nad poselstwem Jego łaski jak nad czymś, co nie dotyczy ich samych. To, co powiedziałeś, prawda? Jest tyle informacji, że Biblia jest wsadzana między bajki. Czasami dosłownie, czasami jak jestem w niektórych domach i widzę, nie mówię, że to źle, słuchajcie, ja nie mówię, że to źle, naprawdę. Ale często mamy taką półkę, taka baśń, Pismo Święte, taka bajka, i wierni przyjaciele. Ja nie mówię, że to źle, takie czasy, ale zobaczcie, że naprawdę tak to jest dzisiaj, prawda? Że ciężko jest nam zobaczyć, że Pismo Święte jest czymś innym, czymś wyjątkowym. Po prostu jest jak ta trasa ruchu, rozjechane, jak na tej drodze. Drugie nieurodzajne serce, pamiętacie? W środku jest kamienne, czyli Słowo Boże nie może wejść głęboko. I tutaj znowu bardzo mi się podobały słowa siostry Ellen. Samolubstwo cielesnego serca ukrywa się pod glebą dobrych pragnień i aspiracji. I to jest takie ciężkie teraz, tak? Bo zobaczcie, że to są ludzie, którzy na zewnątrz pokazują dobre pragnienia i aspiracje. Może nawet sami myślą, że mają dobre pragnienia i aspiracje, ale gdzieś tam głęboko w sercu, w środku okazuje się, że jest to samolubstwo i ta chęć tego, żeby moje było na wierzchu. Żeby było tak, jak ja chcę, tak, jak mi się podoba. Zobaczcie tutaj, tacy ludzie nie rozważają, czego oczekuje od nich Słowo Boże. Nie konfrontują z Nim wszystkich nawyków życia i nie poddają się w pełni Jego kontroli. Ufają własnym dobrym uczynkom i dobrym impulsom. Są silni we własnej sprawiedliwości, nie są silni w Panu i w sile Jego mocy. I teraz zobaczcie, znowu jest to coś, co możemy odnieść do siebie, prawda? Bo żeby to słowo weszło głęboko, to co jest potrzebne? Co jest potrzebne, żeby to słowo mogło tak głęboko do nas wejść? No co jest potrzebne? Mieliście takie doświadczenie, może macie je na co dzień, nie wiem, że tak siadacie, zaczynacie czytać słowo i tak czujecie, jak ono po prostu tnie, pokazuje motywację, trafia głęboko do serca, macie przekonanie, że to trzeba zmienić w życiu. Panie Boże, moje motywacje, moje pragnienia nie są takie, jakie powinny być. Macie takie doświadczenie? Trzeba się otworzyć? Co jeszcze? Trzeba chcieć? Trzeba poświęcić czas? Trzeba zadbać o to, żeby inne sprawy nie rozpraszały? Czy to jest łatwo dzisiaj zrobić? Zobaczcie, znowu kolejna rzecz, jak trudno w dzisiejszych czasach jest o to, żeby gleba naszego serca była taka, jak trzeba. I trzecie nieurodzajne serce to jest, ma dużo chwastów, a to znaczy, że nie jest plewione. Śmialiście się, jak powiedziałam, że wyjeżdżam na obóz i po tygodniu sprawdzam, jakie mam plony, no bo wszyscy dobrze wiemy, że jak się nie plewi, to chwasty rosną szybciej niż te nasze uprawy. W sercu nie ma moralnej transformacji. Stare nawyki i praktyki oraz dawne życie grzechu nie zostały porzucone. To było ciężkie. Cechy szatana nie zostały wyplenione z duszy. Takie ciężkie. Takie trudne. Tak? Są pewne cechy, które nie są Chrystusowe. Tak nie pasują. Nie wypadałoby nawet przy Jezusie w taki sposób się odzywać, w taki sposób się zachowywać, w taki sposób myśleć. Ludzie nie osiągnęli zwycięstwa nad grzechem, nie składają na Chrystusa swoich ciężarów i nie mają czasu na modlitwę i studiowanie Biblii. Zobaczcie, wymieniliśmy sobie trzy nieurodzajne serca i widzimy, jak łatwo jest o to w dzisiejszych czasach, żeby nasze serca właśnie takie były. A jakie jest urodzajne serce? To sobie popatrzymy i potem sobie podsumujemy. Jakie jest serce urodzajne?
No będzie ono przeciwieństwem, prawda? Ja tak sobie myślałam, że jeśli tamto było nieurodzajne, to urodzajne to będzie przeciwieństwem tego. Po pierwsze, podłoże jest przygotowane. Jest taki fragment w księdze Ezdrasza 7:10, jest powiedziane o Ezdraszu tak. Ezdrasz bowiem przygotował serce swoje, by szukać prawa Pana i wykonywać je. Co jest potrzebne, żeby mieć przygotowane serce? Co można zrobić, żeby to serce swoje przygotować? Szukać Pana? Czyli co? Modlić się? A jak mi nie wychodzi modlitwa? Nie mogę się skupić na modlitwie. Okej. Okay. No a co jeśli tak ja czytam, próbuję się modlić, a jakoś tak, nie wiem, czuję, że modlitwa nie wychodzi ponad sufit, a to, co czytam, w ogóle do mnie nie trafia. Czy jest coś, co możemy zrobić? Potrzebujemy pomocy Ducha Świętego, czyli co możemy robić? Wołać o pomoc? Coś jeszcze możemy zrobić? Poddać się... No czyli co? Co praktycznie? Poddać się woli Ducha, czyli co? Wykonywać, czyli jak coś przeczytam, to chcę to wdrożyć w życie. Coś jeszcze? A co jeśli tak sama po prostu nie mam motywacji, nie mam inspiracji? Co mogę wtedy zrobić? Szukać wsparcia. Jakiego wsparcia? Aha. Okej, okay. W jaki sposób mogę iść szukać wsparcia? Pójść do kogoś, kto też jest wierzący i co? Okej, okay. I w jaki sposób można komuś pomóc? Naprawdę pytam bardzo konkretnie i bardzo realnie, bo ja wiem, że to nie jest takie proste. Co? Co jeśli potrzebuję wsparcia? Pukam, idę do ciebie i mówię, pomóż mi. Nie mogę się skupić na czytaniu Biblii, nie umiem się modlić. Pomóż mi, jak mi pomożesz? Przez rozmowę? Możesz mnie wysłuchać? Coś jeszcze? Można się razem pomodlić? Coś jeszcze? Można razem pośpiewać? Jeszcze coś? Można. Jeszcze coś można zrobić? Aha. Okej. Okay. No dobra, mamy dwie osoby. A czy jest jeszcze jakiś sposób, żeby zyskać wsparcie? Oprócz pójść do kogoś? O. Super. Ale to jest świetna myśl. Bo myślę, że tutaj... Pastor Ples potwierdzi, że psychologia też to potwierdza, że kiedy ruszają się nasze nogi i nasze ciało, to i nasze myśli też lepiej płyną i idą do przodu. Tak, bo czasami modlimy się, Panie Boże, pomóż i nasze myśli stoją w miejscu, a czasami faktycznie trzeba pójść w góry, przejść się, popracować, ruszyć się i... Tak. I wtedy coś w naszej głowie przeskakuje. To też jest ważne. A słuchajcie, a takie rzeczy jak wspólne nabożeństwa, jak wspólne spotkania, jest to potrzebne? Jest to bardzo potrzebne. Potrzebna społeczność, a jakieś takie zjazdy, gdzie mamy jakiś temat, ktoś nas inspiruje, zachęca, potrzebne? Zobaczcie, takie proste rzeczy. Czy mamy na to czas? Czy to są nasze priorytety? Czy mamy na to środki? Prawda? Trzeba. Urodzajne serce. Druga rzecz. Jest mięsiste, a nie kamienne. Pan Bóg obiecał, wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Trzecie. Jest plewione. I nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, jak można plewić swoje serce. Macie jakieś myśli? Jak plewić swój środek? No bo na działkę to wyjdę, powyrywam chwasty, a swój środek jak mogę wyplewić? Tak, super. Prośba do Boga, podstawa. Ale co jeszcze? Czy co to jest plewienie serca? Czy my możemy siać chwasty w swoim sercu?
Czy mamy taką możliwość? Prawda, że mamy? A czy myślicie, że plewienie też będzie? Proszę. Aha. Super. Czy mamy takich ekspertów? Jedno mamy Pismo Święte, prawda? Mamy też wspaniałą skarbnicę w postaci pism Ellen White. Ale mamy też naprawdę ludzi i dzisiaj, których Pan Bóg powołał, którzy przekazują wiedzę na temat zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, zdrowia duchowego, zdrowia emocjonalnego. I to jest wiedza, którą Pan Bóg chce, żebyśmy posiedli, abyśmy mogli dbać o to, co jest w naszych wnętrzach. Wiecie, ja tak doświadczyłam tego plewienia w momencie, kiedy pandemia wybuchła. Nie wiem, jak wy mieliście, ale przez pierwszy tydzień oglądałam wszystko, co tylko można było obejrzeć. Po tygodniu stwierdziłam, że jedyne, co jest w moim sercu, to strach. Nie mam kompletnie wizji tego, co mam robić dalej. Że w ogóle mam takie zamieszanie, że już kompletnie nic nie wiem, na czym stoję. I tak sobie pomyślałam, taki obraz miałam, że chyba to tak mi ktoś mnóstwo chwastów zasiał. I potem mówię, Panie Boże, idziemy na rozmowę. Porozmawialiśmy z Panem Bogiem. Ustaliłam sobie, słucham, nie wiem, w ciągu dnia jedną rzecz czytam. Dbam o to, żeby więcej czytać Biblii i tego, co Pan Bóg dał, niż oglądać i słuchać tego, co jest w internecie. I wiecie co? I zaczęło się układać. Zaczęło znowu rosnąć to, co trzeba. Taki prosty przykład. Ile czasu proporcjonalnie spędzamy na tym, żeby poznawać wolę Bożą, a ile czasu spędzamy na to, żeby cokolwiek, co nam wpadnie, po prostu zasiewało. Internet, tak? Filmiki na YouTubie, telewizja, wszystko z każdej strony. Chwasty. Chwasty. Czy plewimy swoje wnętrze? I ostatnia rzecz, urodzajne serce to jest takie, które słucha słowa, czyli rozumie, przyjmuje, zachowuje. Jezus powiedział, jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, ten będzie umiał rozeznać. Ja tu zakończę. Ale tak, chciałabym, żebyście pomyśleli tak przez chwilę. Pomyślcie, teraz do was, osobiste zastosowanie. Pamiętacie ten obraz na początku? To pole zaorane, ładnie przygotowane, tu jest droga, tutaj jakieś kamienie, skały, tu rosną chwasty z tej strony. Teraz widzicie działkę swojego serca. Spróbujcie sobie wyobrazić, że wasze wnętrze jest jak takie pole. Ile tam jest takiego ładnego, zaoranego? Jaki procent tej działki jest rozjechany? Jak szeroki jest ten pas drogi w waszym sercu? Ile tam jest skał? Ile chwastów? Czy jest tam Jezus? Czy On tam jest i sieje? Czy w tym obrazie waszego serca widzicie Jezusa Chrystusa, który jest aktywny i na co dzień sieje? Bo wiecie, chwasty urosną wszędzie. I one nie potrzebują tego, żeby o nie dbać. One po prostu urosną. Możecie sobie pomyśleć, na pewno ktoś z was widział taki ogród, który ktoś zostawił i przestał o niego dbać. Nawet jak rosną tam jeszcze jakieś róże, powiedzmy, tak, bo one tam jeszcze się przez te chwasty przecisną. Może jeszcze jakieś pojedyncze kwiatuszki, ale zobaczcie, co się dzieje. Mamy taki zawalony płot, mamy mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. To już nie przypomina ogrodu. Pomyślcie o ogrodzie waszego serca. Jak on wygląda? A jeżeli nie jesteście pewni, albo tak jak w jednym zborze, jak zadałam to pytanie, jeden brat powiedział, strach się bać. Bo naprawdę chyba wyobraził sobie działkę swojego serca. Ale słuchajcie, zachęcam was, żebyście spędzili trochę czasu. Tak jak tu brat powiedział, pójść gdzieś w pole na spacer. Dzisiaj może do zachodu niekoniecznie pracować, ale w tygodniu jak najbardziej. Przejść się na spacer i zapytać, Panie Boże, jak wygląda moje serce? Czy Ty chciałbyś coś zmienić? Czy ja powinienem z Tobą jakoś bardziej współpracować w tym temacie? Bo powiem Wam tak, stan naszego serca
określa tak naprawdę, dokąd zmierzamy. To właśnie stan naszego serca to określa. Jezus powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce twoje. Można tu też odwrotnie powiedzieć, czym napełnione jest wasze serce. To w takim miejscu, tak? Do takiego miejsca będziecie zmierzać. Ten tekst na początku, który był czytany, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządzi będzie. To nie jest tak, że Bóg teraz przyjdzie i arbitralnie powie, źle siałeś, źle zajmowałeś się ogrodem twojego serca, koniec. Pan Bóg dał pewne prawa. Prawa fizyczne, tak jak Sara powiedziała, nie da się posadzić pomidora i oczekiwać papryki. Tak samo Pan Bóg dał pewne prawa. To, czym zasiejemy nasze serce, to tam urośnie. I słuchajcie, ja wam życzę dobrych upraw. Amen.